Powrót zimy w Święta Wielkanocne wyrządził szkody na plantacjach truskawek w Powiecie Płońskim. To największe skupisko uprawy tych owoców w Polsce, co oznacza, że truskawki mogą być w tym roku drogie. Na plantacjach, które już mają kwiat, mróz spowodował spore straty. No, praktycznie 90% kwiatu, co był przymarzło, w uprawach przykrytych folią czy agrowłókniną, straty są mniejsze o około połowę. Jedynie w tunelach mróz nie wyrządził szkód. Temperatura w nocy z niedzieli na poniedziałek wielkanocny spadła miejscami do 7 stopni poniżej zera. W najbliższych dniach takie temperatury mają się utrzymać.